Bardzo dużo protosami zagrałem, więc nawet nie robiłem takiej sceny. To jest za proste. Nie, ci już wcześniej nie migrało. Także czegoś takiego tygrys nie mam. Noni!
A ja mam jeden. Kinio. Wjeżdżamy kolanami, no dobra. Pamiętam takie zagrywki czasami, ale nawet jestem trochę zaskoczony. Chwilę dalej mówił, że bardzo, bardzo dużo taktyk, bardzo dużo buildorderów na swoich kolanach. Tam zawsze analizuję, co robią przeciwnicy, co robią przeciwnicy, co do tego wszystkiego adaptuję. Mega mi się podoba to, co robisz o tym, bo zobaczcie, on zagrał jednego Feniksa, więc wydaje się, że właśnie będzie grać, a tak naprawdę robi też szybki Twilight Council i mam jakieś takie podejrzenie graniczące z pewnością, że to będzie Blink, tak wielu teraz się spodziewało po tym, co zobaczyło, więc może być taka całkiem mądra z mega. No podoba mi się, no i powiedz sobie, że to będzie Blink. Musi to być Blink, to już pytanie, zaczął robić kolejny Feniks. Fabryce. No i właśnie, to może być błąd, ale jeszcze zobaczymy, bo w sumie to i tak ostatecznie gra z szarża po piłce. Bo teoretycznie od tego nie da się rozchodzić, że ktoś, kto jak na początku zagrał Shotem, no to chwilę wam nie zrobił tam, co się po temu. Oczywiście jeszcze mapę nie wygrał. Limit bardzo podobny. SCV zaraz zaczną zbierać z trzeciej bazy. Shota oczywiście szybko stara się zająć czwartą. Aktualnie na oszku orki, tak jest Protoss. No i może jakaś presja mądowa. Musimy robić pewnie przed Steampakiem, ale akurat w tej sekundzie się on kończy. Tak sobie... Protossa też będzie. Ładnie... To był za dziwny blink. Ładnie działa na korzyść Showtime.